moją znajomością maszyn budowlanych różnie to bywa. Początkowo myślałem, że to jest koparka, okazało się, że to w ogóle jest spychacz. Ale o ile różnie bywa z moją znajomością maszyn budowlanych, tak w miarę dobrze bywa z moją znajomością klocków. Dlatego przyjrzymy się dzisiaj znów klockom, blockom. Zapraszam! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnej recenzji na moim kanale. Kolejnej recenzji blocków. Jest to już kolejny zestaw z ostatniego dużego holu, jeżeli chodzi o klocki, blocki. Pierwszy zestaw wypadł tam bardzo dobrze. Zapraszam do was do narożnika teraz, jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście. Drugi, no przy drugim były lekkie zgrzyty. No i dzisiaj dorwałem swe ręce kolejny zestaw, zbudowałem. Wybaczcie, że nie pokazałem wam samego otwarcia opakowania i tutaj jak to wygląda, ale to już robiłem kilka razy, także nie chciałem jakby tego pomysłu po raz kolejny dublować. I tak jak mówię, po poprzednim zestawie były ciut lekko bardziej mieszane te uczucia i dzisiaj postanowiłem ten zestaw zbudować, by się przekonać i rozstrzygnąć, jak to tutaj faktycznie w końcu jest. No i powiem wam szczerze, jest dobrze. Jest po prostu dobrze, ale może przejdźmy sobie do omawiania po kolei wszystkich elementów składowych. Opakowanie jak wygląda, to już również mieliście okazję zobaczyć chociaż właśnie na holu, czy w poprzednich jakby odcinkach. Tutaj wiele się nie dzieje, oczywiście prezentacja innych zestawów, ale nie ma przedstawionych w sensie opcji bawialnych, chociaż one faktycznie tutaj dla każdego na pierwszy rzut oka powinny być automatycznie łatwe do zgadnięcia, jakie są, bo jakie opcje może mieć koparka, ano może tutaj łopatować tym elementem i wykopywać, prawda? Tudzież przesuwać, tudzież robić inne budownicze rzeczy. Niestety po otwarciu opakowania moim oczom ukazał się bardzo smutny widok, mianowicie stało się to, co jest bardzo częste, no właśnie dla alternatyw klockowych, czyli pomięta instrukcja. Dało się oczywiście to jakoś zbudować, jednakże wiecie, trzeba było z tym walczyć, trzeba było to rozprostowywać i tak dalej. No taki widok mnie osobiście zawsze boli i myślę, że nie tylko mnie. Tym bardziej, że opakowanie się prosiło, żeby ono to było prosto. To powinno być w jakiś sposób chyba lepiej rozwiązane. Bardzo podobnie było tutaj z tą dodatkową karteczką na instrukcję zaaplikowania naklejek. Również była tutaj zgięta. Oczywiście tu jest dużo mniejsza strata, bo to wystarczy sobie tak zrobić i jest ok. W instrukcji jest to znacznie słabiej. No i przy okazji przekonaliśmy się jakby, że faktycznie to jest standard, że tutaj te naklejki są zawsze osobno na jednej kartce. To moim zdaniem też powinno być do poprawy. Czyli to, co w sensie dotychczas w blockach odkryliśmy, tutaj bardziej problem jest z tą otoczką niż z samymi klockami. No właśnie, ponieważ jak było z samymi klockami, tak jak już mówiłem, dobrze. Przede wszystkim budowa tego zestawu była ogólnie rzecz biorąc przyjemna. To nie są te klocki, to nie jest ten rodzaj klocków, po których wybudowaniu bolą nas paluchy od ciężkiego wciskania tych klocków i mamy odciski. Tutaj tak naprawdę największy problem miałem trochę jedynie, rzekłbym tutaj, z tymi pinami. One faktycznie ciężej tu nie wchodziły tak pięknie jak w Lego, ale to też nie był, wiecie, jakiś nie wiadomo jaki problem. Jednakże troszkę trzeba było nimi powachlować. No i drugi problem, jaki miałem, no to faktycznie minimalnie z tą łopatą. No tutaj faktycznie jakiś młodszy budowniczy, w sensie taki 5-6 lat, no może mieć trochę problem, bo nawet ja musiałem tutaj mocno siły włożyć, by te zaczepy tutaj złączyć, ale poza tym naprawdę sama budowa przebiegała przyjemnie, nawet szybko i naprawdę tutaj się nie przyczepię. Sam klocek też jest solidny, co już nieraz mówiłem, ale omówmy sobie też sam zestaw może, co? W zestawie otrzymujemy figurkę. Jest to jedna figurka. No i bardzo podoba mi się ich buzia, co już niejednokrotnie mówiłem, że w tych nowych blockach ta buzia faktycznie jest fajna. Z racji tego, że on pracuje na budowie, trochę tutaj, prawda, musi sobie wietrzyć pachę, w związku z tym te łapy są tak ułożone, a tak bardziej serio, no to wszyscy doskonale wiemy, że przecież jeżeli nie chce się robić bezpośrednich podróbek klocków Lego, no to trzeba mieć jakieś swoje patenty, chociażby na chipki. I uważam, że wbrew pozorom, no blocki w miarę faktycznie z tego jednak wybrnęły. Do tych figurek trzeba się przyzwyczaić, do tych hipków, prawda, trzeba podejść z otwartą głową przede wszystkim, ale uważam, że są naprawdę spoko. Na dróg również jest jak najbardziej tutaj ok. Nóżki, pamiętajcie, w tułowiu tak się lekko skręcają, co by to na zdjęciach jeszcze mogło fajniej wyglądać, chociaż zbyt duży skręt też powoduje, że ten widok jest taki nieciekawy. Z tyłu niestety nadruków brak, no ale ten przód, jakby mówię, jest jak najbardziej tutaj poprawny. Jeżeli chodzi o sam pojazd, no to tutaj faktycznie mamy tak, trzy naklejki, tylko trzy bym rzekł, bo były pojazdy, gdzie było ich znacznie więcej. Dodatkowo poprzednio często bywało to tak, że naklejki były naklejone na przykład w ten sposób tu na łączeniach, że później już było ciężko tak by rozłączyć. Tutaj faktycznie wszystko jest na jednym klocku naklejone, także ten problem znikł. No i mamy po dwóch stronach KB230, to też jest spoko, bo wiecie, jakby sugeruje nam, bo to jest numer zestawu, nie? Tak jak w Lego jest to zrobione, że po prostu mamy tutaj numer zestawu, więc jeżeli będziemy chcieli to kiedyś odbudować po naklejkach, łatwo
łatwo rozpoznamy co jest od czego. No i tutaj na froncie faktycznie mało naklejek, jest ok. Łopata działa bardzo dobrze, zbiera świetnie, bo ona idealnie tutaj szura po tej ziemi, także jest dobrze. Element jest wykonany naprawdę poprawnie. Te tutaj jakby ząbki są zrobione twardo, w sensie, że się nie boję, że jak na to nadepnę, znaczy pewnie jak ja na to stary facet nadepnął, to by pękło, ale nie boję się, że to jest jakieś, wiecie, tak kruche, że tutaj lekko zbyt silny nacisk i to by pękło. Ta szufla tutaj naprawdę jest, no popisowa bym powiedział, jest naprawdę zrobiona po prostu dobrze, no i nią możemy w ten sposób sobie tutaj pomachlować i jest ok. Tak naprawdę jeżeli chodzi o inne ruchome elementy, to one tu nie występują, bo tylko właściwie koła plus ta szufla, ale no co byście tutaj więcej, no chyba już nie ma tak naprawdę nic więcej, co mogło tu by tu być. Poza tą szuflą, która robi tu absolutny efekt, tak naprawdę no nie rusza się już za bardzo nic. Mamy również dach, który faktycznie musimy podnieść, by tutaj włożyć minifigurkę do środka, do no tutaj kokpitu bym rzekł, w którym za dużo się nie dzieje. Ale też chyba tak jest w tych maszynach budowlanych, że tam się zbyt dużo nie dzieje. No co to, fotel plus wajchy, tyle tutaj mogło być i tyle właściwie jest, no poza fotelem. Ale też jakby osobiście mi to nie przeszkadza, że brak fotela. Myślę, że nawet w Lego tak samo byłoby to rozwiązane, tego fotela po prostu by tu nie było. Trochę faktycznie trzeba się nakombinować, by tą figurkę włożyć. Najwygodniej jest, o właśnie chciałem to pokazać, ciągnąć sobie po prostu cały tył, wtedy zainstalować figurkę, zamknąć i dopiero całość zabezpieczyć i jak najbardziej to wtedy już działa i funkcjonuje i nie będę narzekał na takie rozwiązanie, bo wiecie, można pewnie było tu robić jakieś drzwi, inne elementy, ale uważam, że to by było przekombinowanie już tego zestawu. Figurka w kokpicie wygląda jak najbardziej ok. Przez chwilę bolało mnie to, że na przykład spójrzcie tutaj, już miałem się czepiać, że to jest takie słabe wykończenie, że to można było wykończyć lepiej, że wystarczyłby jeden plate tutaj, żeby to zabezpieczyć, no ale tak naprawdę to fajnie pomaga ściągnąć dach, więc jakby nie będę na to narzekał. Ogólnie wykończenie tego zestawu nie jest złe. Oczywiście nie ma to jakiegoś przepełnienia detalami i tak dalej, ale myślę, że no, Lego by zrobiło to bardzo, 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 bardzo podobnie. I jeszcze raz chciałbym te klocki mocno zachwalić, bo ja zauważalną, moim zdaniem, różnicę po raz kolejny spotykamy. I ja widzę te blocki sprzed roku, sprzed dwóch oraz te, które właśnie już chociażby po nowej szacie graficznej poznamy opakowania, które po prostu są jeszcze lepsze jakościowo niż ich poprzednicy z tej samej firmy. Także no, strach, znaczy strach, no może nie strach właśnie, ale powoli jestem ciekawy, co będzie też w kolejnym roku i z kolejną falą nowości blocków, bo naprawdę mówię, tutaj ta jakość jest jak najbardziej spoko. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile ten zestaw kosztował, to naprawdę jakby tutaj nie mamy chyba za bardzo na co psioczyć, bo i ta jakość w stosunku do ceny jest jak najbardziej ok. I sama zabawka nie jest taką, która będzie frustrowała jakimiś tandetnymi rozwiązaniami czy tandetnymi klockami, bo tutaj tandety właściwie w ogóle nie ma i jest to ok. I naprawdę jak za taką cenę, to uważam, że jest to świetna opcja, świetna alternatywa dla samych Lego. Już nie wspominając o tym właśnie chociażby, że jeżeli chcecie kiedykolwiek mieć całą budowę w swoim pokoju, cały plac budowy, no to spójrzcie, kto wam da aż tyle pojazdów jako jedna firma? No właśnie chyba nikt. No właśnie chyba nikt, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Oczywiście to nie koniec bloczków, jeszcze kilka maszyn mi zostało, także zostawcie subskrypcję, by tych filmów nie przegapić. I mam nadzieję, że wkrótce będziemy się oczywiście widzieli w kolejnych filmach i to nie tylko w blockach, bo pamiętajcie, że na tym kanale cały czas testujemy alternatywy dla Lego. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bye!